Teraz wykład profesora Adama Wieląskiego, Węgry w latach II wojny światowej. Bardzo proszę, Adam. Proszę Państwa, drugi wykład na dzisiejszej konferencji. Profesor Adam Wielomski, Węgry w okresie II wojny światowej. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję przede wszystkim Rafałowi za zaproszenie. Temat Węgier nie wybrałem nieprzypadkowo, a wynika jest jakby takie pokłosie pewnych dyskusji, które miały miejsce na ostatniej konferencji, kiedy wygłaszałem referat o Studnickim i widziałem, że mój stosunek do tez geopolitycznych Studnickiego i jego koncepcji sojuszu polsko-niemieckiego wywołał na sali duże kontrowersje, a jeden z prelegentów, ja sam tego nie widziałem, podobno nie mogąc słuchać tego nawet wyszedł. Tak. W związku z czym celowo i świadomie wybrałem temat Węgier, dlatego że chciałem pokazać, że o ile nie zgadzam się z tezami Studnickiego, że sojusz z III Rzeszą był dla Polski korzystny, o tyle teraz chciałem pokazać przykład państwa, a mianowicie Węgier, admirała Hortiego, które w taki sojusz weszły i uważam, że uczyniły słusznie. W każdym razie racjonalnie. Otóż chodzi. Mianowicie na polskiej prawicy, również wtedy, kiedy zajmujemy się historią, ideami politycznymi, to bardzo często mieszamy te dwa wątki. To znaczy przekładamy nasze jakieś poglądy, idee w przeszłość, i próbujemy, zresztą nie tylko w przeszłość, bo i w teraźniejszość, i próbujemy podporządkowywać politykę zagraniczną państwa pewnym poglądom politycznym. Zawsze uważałem i uważam, i mam nadzieję, że będę uważał ten pogląd za błąd i tą postawę, dlatego że państwo powinno się kierować racją stanu, czyli racjonalnie pojętym interesem państwa, który nie zawsze pokrywa się z sympatiami czy antypatiami o charakterze światopoglądowym, ideologicznym, doktrynalnym, czy jak inaczej to nazwiemy. Dlatego wybrałem przykład Węgier, ponieważ Węgry w moim przekonaniu kierowały się w II wojnie światowej tylko i wyłącznie racją stanu. No, wydarzenia historyczne sprawiły, że niewiele ugrały, ale postawiły na dobrego konia, dlatego że na jednego, z pomocą którego mogły coś na tej wojnie wygrać. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy sytuacją Polski i Węgier w okresie międzywojennym, a szczególnie pod koniec lat 30., kiedy zbliżała się II wojna światowa? Mianowicie różnica jest zasadnicza. Druga Rzeczypospolita powstała tylko i wyłącznie dzięki traktatowi wersalskiemu. Tylko i wyłącznie. W związku z czym wszelkie naruszenie traktatu wersalskiego, czy to w jednym miejscu, czy w drugim, oznaczało podważenie status quo wyłaniającego się z traktatu wersalskiego, a więc i niepodległości i granic II Rzeczypospolitej. W odróżnieniu od sytuacji polskiej, która w ten sposób wyglądała, sytuacja Węgier była całkowicie odwrotna. Dlaczego? Dlatego, że dla Węgier wydawało się w latach 30. nie ma gorszego rozwiązania niż utrzymanie traktatu wersalskiego, a tutaj w tym przypadku nie tyle traktatu wersalskiego, co podtraktatu z Trianą, który zadecydował o losie Węgier i ich kształcie granic. Cóż bowiem się stało? Mianowicie w wyniku traktatu wersalskiego, dokładnie w Trianon, nastąpił rozkład Austro-Węgier i proklamowano niezależne, suwerenne Węgry. Czyli Węgry przestały być częścią dwuczłonowej monarchii austro-węgierskiej, stając się państwem samodzielnym. Tyle tylko, że zostały w wyniku traktatu z Trianon okrojone o ponad 2/3 swojego terytorium i o ponad połowę ludności. Okrojone zostały na rzecz wszystkich sąsiadów, jakich tylko miały. W tym również tych nowotworzonych. A mianowicie zostały okrojone na rzecz Czechosłowacji, Rumunii, Jugosławii, jak to wtedy się jeszcze nazywało, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz na koszt Austrii. Cóż Węgry straciły?
Kiedy sobie dzisiaj myślimy o Węgrzech, to widzimy taki stosunkowo mały kraj nad Balatonem, prawda? To są te Węgry z Trianą, te Węgry maleńkie. Węgry w 1918 roku, Królestwo Węgier, było zdecydowanie większe. Ponieważ obok tych Węgier, które dzisiaj są Węgrami, w skład Węgier wchodzi również cała Słowacja, Ruś Zakarpacka, czyli no, terytoria należące dzisiaj do Ukrainy, a znajdujące się poniżej granicy polskiej, tam Lwów, Tarnopol i tak dalej, a pomiędzy Węgrami. To są takie, mieszkają tam Rusini Zakarpaccy właśnie w górach Karpatach. Następnie mamy olbrzymią połać Rumunii, mniej więcej z 1/3 jej terytorium, w postaci Siedmiogrodu. Następnie, sięgając bardziej na południe, z Jugosławią, czyli wtedy jeszcze Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Niemcy tracą Banat. To jest terytorium, dzisiejsza mniej więcej region autonomiczny w Serii Wojwodina. No i wreszcie od Węgier odpada w całości takie no trochę autonomiczna część w postaci Chorwacji. Węgry, pamiętajmy, miały do 1918 roku dostęp do morza, dostęp do Adriatyku za pomocą Chorwacji. I nie jest przypadkiem, że regent Królestwa Węgier w okresie międzywojennym, admirał Miklas Horthy, był admirałem. Dlatego, że był głównodowodzącym floty austro-węgierskiej. No po traktacie w Trianon jedyne, co czym mógłby dowodzić, to trzema motorówkami pływającymi po Balatonie. Także to może jakiś taki komandor stopień, admirał zupełnie jest niepotrzebny w takiej roli. I Węgry w Trianon zostały ogolone ze wszystkich możliwych granic dookoła. A przepraszam, jeszcze ostatni element utracony, Burgenland na rzecz Austrii, to są tereny przygraniczne niedaleko Wiednia. I coś jest ważne, mianowicie traktaty wersalskie odbywały się pod hasłem wilsonowskim prawa narodów do samostanowienia. Tyle, że zasada ta nie dotyczyła Węgier, dlatego że nie ma granicy węgierskiej właściwie, tej, która się wyłania z traktatu z Trianą, która byłaby granicą etniczną. Dlaczego? Dlatego, że na wszystkich granicach Węgry straciły terytoria zdecydowanie etniczne węgierskie. Idąc od północy, na rzecz Czechosłowacji utraciły południową Słowację z Bratysławą i Koszycami, która była zamieszkana przez ludność węgierską. Zresztą Węgrzy stanowią w tej chwili nawet chyba około 10% ludności Słowacji. Takie miasta jak Bratysława, czyli wtedy Peszburg, czy Koszyce były miastami o większości węgierskiej. W Bratysławie Słowaków mieszkało bardzo mało, mieszkali głównie Węgrzy, sporo Żydów, trochę Niemców i chyba tych Niemców nawet tam mieszkało więcej niż Słowaków. Następnie mamy na rzecz Czechosłowacji utrata również Rusi Zakarpackiej. Zresztą prezydent Beneš miał podobno rzec, że Ruś Zakarpacka jest przetrzymywana przez Czechosłowację chwilowo, bo zostanie oddana, kiedy będzie taka okazja, Związkowi Radzieckiemu. Nie mogła być oddana, dlatego że Czechosłowacja nie graniczyła ze Związkiem Radzieckim, w związku z czym oznaczało to najpierw konieczność zajęcia przez Związek Radziecki Lwowa z okolicami. Na tych terenach mieszkają Rusini zakarpaccy, nie powiedziałbym Ukraińcy, Rusini, dlatego że oni czuli i zresztą czują, co widać po wyborach politycznych i odgłosach, które przychodzą z Rusi Zakarpackiej po dzień dzisiejszy, odrębność od Ukraińców, ale tereny przygraniczne są terenami czysto etnicznie węgierskimi, podobnie jak w przypadku Słowacji. Następnie idąc zgodnie ze wskazówkami zegara, dochodzimy do Rumunii. Pomiędzy Węgrami i Rumunią, powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, wytyczenie granicy etnicznej jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że granica etniczna przebiega no, troszkę podobnie do granic Węgier, nawet współczesnych, z jakimiś tam parokilometrowymi odchyleniami, oczywiście również na niekorzyść Węgier.
Ale przede wszystkim problem stanowi Siedmiogród, gdzie mieszka 2,5 miliona Węgrów i Szeklerów. Węgrzy stanowią tam zwartą grupę w samym środku Rumunii, w samym centrum. Szeklerzy też. Szeklerzy to jest ludność pochodzenia scytyjskiego, która jest zmadziaryzowana i mówi również w języku węgierskim, z pewnością nie podszywa się przez Rumunów. Ja zresztą powiem szczerze, pamiętam, jak jeszcze w okresie późnego PRL-u się podróżowało po Rumunii, łatwo było wyczuć, gdzie się zaczynają i kończą wsie rumuńskie, a węgierskie, po bardzo prostej rzeczy, to było szczerze za głębokiej komuny. Mianowicie za głębokiej komuny we wszystkich rumuńskich wsiach stały przy drogach gromady dzieci i żądały cukierków od przejeżdżających turystów, a jak turyści nie dawali cukierków, to potrafili obrzucić kamieniami. I jak się jechało, to w pewnym momencie kończyły się te dzieci przy ulicach. Przy drogach żebrzące i rzucające kamieniami, to były wsie węgierskie. Tam tego nie było, no i potem znów zaczynało się to po jakimś czasie, to były znów z powrotem zaczynały się terytoria rumuńskie. Wydzielić się tego nie da, ponieważ jest to 2,5 milionowa, chyba w tej chwili licząca 2 miliony 600 tysięcy mniejszość, którą od granic Węgier dzieli mniej więcej, tak ja wiem, ze 250-300 kilometrów ziem zamieszkałych tylko i wyłącznie przez Rumunów. W związku z czym jakikolwiek podział, jakakolwiek granica etniczna nie wchodziła w grę, dlatego że, znaczy można było etnicznie wytyczyć, ale na czyjąś niekorzyść. Troszeczkę podobnie jak sytuacja, którą mieliśmy na zachodniej Ukrainie, gdzie jak sobie spojrzymy na mapę etniczną w okresie międzywojennym, to zobaczymy, że za Przemyślem zaczynają się ziemie czysto ukraińskie, potem mamy Lwów, który stanowi wyjątek, wysepkę polskości, potem znów są ziemie czysto ukraińskie i na koniec mamy Wołyń, gdzie Polacy stanowią większość. Wytyczenie granicy etnicznej, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, jest niemożliwe, podobnie jak w przypadku Siedmiogrodu. Następnie, idąc za Rumunią zgodnie ze wskazówkami zegara, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, gdzie Węgry utraciły Banat, czyli dzisiejsze terytorium Wojwodiny, gdzie w północnej części, przy granicy z Węgrami, ludność węgierska z wartym pasem również stanowi większość. No i wreszcie mamy, kończąc nasz obrót wskazówek zegara, granicę z Austrią, Burgenland, który został przyłączony do Austrii, o ludności mieszanej, zresztą powiedzmy sobie szczerze, węgiersko-austriackiej, aczkolwiek przyłączenie Burgenlandu do Austrii nie wynikało z jakichkolwiek przesłanek etnicznych, ani nawet próby tego nie było. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź była banalnie prosta. Chodziło o skłócenie trwałe, udane zresztą, Austrii z Węgrami, po to, aby gdyby, nie daj Panie Boże, w którymś z tych krajów doszło do restauracji dynastii Habsburgów, to żeby nie doszło do unii tych krajów, ponieważ będą skłócone na tle granicznym. Zresztą projekt się udał, a wynikał on przede wszystkim z obsesji antyklerykalnej szefa francuskiego rządu Georges'a Clemenceau, dla którego, chociaż nie wiem, czy był tego świadomy, bo była to kontynuacja polityki burbońskiej Ludwika XIV, i Richelieu, kardynała zresztą, dla którego monarchia austro-węgierska z katolickimi Habsburgami stanowiła coś w rodzaju upiora gorszego niż wilhelmińskie Niemcy. Bo protestanckie, a więc bardziej postępowe. Także Węgry zostały straszliwie okrojone i dlatego też w odróżnieniu od Polski Węgry miały jak najbardziej żywotny interes w rewizji Wersalu. To jest podstawowy błąd Studnickiego, który uważał, że Polska i Węgry mają wspólny interes w podważeniu Wersalu, dlatego że można będzie powiększyć swoje terytorium. Ja powiedziałbym tak, no podważenie Wersalu oznaczało podważenie granicy zachodniej Polski, gdzie mogliśmy tylko stracić w danej sytuacji, podczas kiedy Węgry na podważeniu Wersalu, no już trudno sobie wyobrazić, co jeszcze mogłyby stracić.
Żaden z sąsiadów Węgier nie wysuwał żadnych roszczeń terytorialnych do ich ziem. Co więcej, każdy posiadał ziemie czysto etnicznie węgierskie, z mniejszością węgierską, w związku z czym no, w razie jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego z udziałem Węgier, właściwie trudno się było spodziewać, że Węgry mogą jeszcze stracić jakieś terytorium. Mogłyby, nie wiem, zostać zbombardowany Budapeszt na przykład, prawda, czy przetoczyć się przez Węgry wojna, ale już amputacja jakiejkolwiek części terytorium właściwie nie wchodzi w grę. Co więcej, każde podważenie traktatu wersalskiego, każda wojna w Europie oznacza coś takiego, co w polityce się określa mianem nowego rozdania. Na nowym rozdaniu, nawet na haśle stworzenia granic etnograficznych, już nie mówię o restauracji granic z 18 roku, Węgry mogły tylko i wyłącznie zyskać. Co więcej, na Węgrzech jest silne lobby, takie nazwijmy w cudzysłowie, rewizjonistyczne, które chce zrewidować traktat z Trianon. Węgry mają w stosunku do swojej liczby ludności w okresie przed II wojną światową ponoć, jak wyczytałem, najwyższą liczbę urzędników w Europie na 1000 mieszkańców. Węgrów jest mniej więcej 10 milionów i mają wtedy już mieli 100 tysięcy urzędników państwowych. To chyba w PRL-u tyle nie było, bo było chyba około 100 tysięcy, jak się PRL kończył, a PRL jednak miał 4 razy tyle ludności. Co nie wynikało te 100 tysięcy ludności z faktu, że Węgry to tam jakiś zbudowały, nie wiem, socjalizm, etatyzm i tak dalej. Znaczna część tych etatów, o czym mówią historycy, była stworzona absolutnie świadomie, sztucznie i była częścią polityki państwowej. Mianowicie okrojenie Węgier o 2/3 oznaczało, że straciło pracę 2/3 urzędników terenowych. Okrojenie armii węgierskiej oznaczało, że 2/3 oficerów straciło pracę. Reformy rolne przeprowadzane we wszystkich krajach sukcesyjnych po Węgrzech oznaczały, że węgierscy właściciele ziemscy, bo Węgrzy byli ziemianami w Węgrzech w 1018 roku, oznaczało, że zatrudnienie czy własność majątki utraciła węgierskie ziemiaństwo czy węgierska szlachta, jak będziemy chcieli to nazwać. Zresztą sam Hort jest klasycznym przykładem właśnie no, admirała, któremu balaton został. I państwo węgierskie stanęło przed bardzo poważnym problemem, co z tą masą ludzi zrobić, w związku z czym stworzono fikcyjnie, jak myślę, pewnie z kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w administracji, słabo płatnych, ale też nie przepracowywali się tam, bo to nie było jakieś państwo socjalistyczne. Raczej była to coś w rodzaju takiej państwowej posadki, renty dla poszkodowanych przez pierwszą wojnę światową. I te 100 tysięcy urzędników węgierskich stanowi podstawę lobby rewizjonistycznego. To są ziemianie, czy też byli ziemianie, urzędnicy wojskowi. Zdecydowanie najlepiej wykształceni, elita społeczna, która tworzy cały, bym powiedział, medialny program i medialną, społecznie nośną wizję rewizji traktatu z Trianon i powrót Węgier, no jak nie do granic z 1918 roku, to przynajmniej do rewizji części granic. Jest to, pamiętajmy, w społeczeństwie, które liczy 10 milionów mniej więcej obywateli, to jest 100 tysięcy ludzi. Jak sobie doliczymy do tego rodziny, to myślę, że tych osób jest przynajmniej 10% społeczeństwa. Dlatego to lobby rewizjonistyczne jest bardzo silne. Teraz pojawia się w związku z czym pytanie. Mamy rok 38, 39, 40, 41, czyli wtedy, kiedy kraje Europy Środkowo-Wschodniej muszą wybrać możliwe sojusze. Możliwe sojusze są dla wszystkich krajów w ten czas istniejących trzy. Sojusz z III Rzeszą, sojusz ze Związkiem Radzieckim, zresztą w pewnym momencie po pakcie Ribbentrop-Mołotow to tak wcale się nie jest sprzeczne, lub też sojusz z mocarstwami zachodnimi, czyli z Francją i z Wielką Brytanią. Węgry również stoją przed tym problemem, z tym, że nie ma na Węgrzech frakcji popierającej sojusz ze Związkiem Radzieckim. Istnienie takiej frakcji jest niemożliwe. Pamiętajmy, że za czasów Hortiego partia komunistyczna oczywiście była partią zdelegalizowaną. Aczkolwiek Węgry, wbrew temu co się wydaje, mimo że mały regenta, nie były dyktaturą. Tam się odbywały wybory parlamentarne.
no powiedzmy, nie były to wybory może w takim znaczeniu, jak się przyjmuje w tej chwili według standardów zachodnich, ale te grupy rządzące się zmieniały, chociaż zawsze były to grupy prorządowe. Ja bym powiedział tak, w wyborach to, co było tam na pewno uczciwe, to był fakt, że wyborcy mogli wybrać w ramach rządzącej monopartii, na którą z frakcji chcą postawić i która ma dojść do władzy. To jest na pewno w tych wyborach uczciwe. I w każdym razie są tam również frakcje dotyczące polityki zagranicznej. Na czele, to, jak mówię, ponieważ nie ma frakcji proradzieckiej, zresztą po dyktaturze komunistycznej Belikuna, który tam przez 100 dni mniej więcej rządził Budapesztem i okolicami, no komunistów tam już nikt nie chciał. Na Węgrzech partia komunistyczna jest zakazana. Frakcje możliwości są dwie. Albo sojusz z Francją i Anglią, czyli z państwami zachodnimi, albo sojusz z III Rzeszą. Przeanalizujmy sobie w związku z czym taką metodą, którą stosują specjaliści od zarządzania, metoda SWOT, analizując przedsiębiorstwa i siłę przedsiębiorstw, mianowicie wypisuje się strony silne i strony słabe, prawda, danego przedsiębiorstwa. Też wypiszmy sobie w takiej sytuacji słabe i silne strony związane z możliwymi sojuszami. Frakcja filo-francusko-angielska, na jej czele stoi premier Paul Teleki. Punkt pierwszy. Teleki i jego frakcja powątpiewają, czy Niemcy są w stanie wygrać zbliżającą się drugą wojnę światową. W związku z czym, mówi Teleki, co by się nie działo, trzeba poprzeć silniejszego w tym konflikcie, a Teleki za silniejszego uważał Francję i Anglię. Cóż to daje? I to jest najbardziej słaby punkt rozumowania. Zachowanie status quo. Czyli w przypadku Węgier najgorszej, jak się wydawało w ten czas, z możliwych sytuacji. Czyli brak rewizji Wersali. Dwa. Pytanie o pomoc francusko-angielską w razie agresji niemieckiej na Węgry. No, pojawia się pytanie, czy Francja i Anglia są w stanie pomóc Węgrom. Z tymi Węgrami, pamiętajcie Państwo, w żaden sposób nie graniczą, ponieważ oddzielają Niemcy. Można sobie założyć taką sytuację, że jeżeli nie dojdzie do kapitulacji Niemiec, tylko dojdzie na przykład do rokowań pokojowych w wyniku wojny, to może być tak, że Francuzi i Anglicy utrzymają status quo na zachodzie, czyli na granicy francusko-niemieckiej, francusko-belgijsko- i holendersko-niemieckiej, ale będą musiały oddać środkową Europę w zarząd Niemcom. W związku z czym gwarancje i pomoc francusko-angielska, mówiąc wprost, jest iluzoryczna. Zresztą potem można było to zobaczyć, kiedy kraj, który postawił na sojusz z Zachodem, czyli Grecja, no oczywiście dostała Grecja pomoc angielską, no ale ta pomoc angielska, no linie komunikacyjne Anglosasów były za daleko, żeby ta pomoc mogła być skuteczna, dlatego że była to linia idąca dookoła Afryki. W sytuacji, kiedy Włochy są po stronie Niemiec, nie da się z Gibraltaru do Suezu swobodnie podróżować, w związku z czym jakakolwiek pomoc militarna idzie dookoła Afryki, flota na przykład angielska musi płynąć. Również posiłki wojskowe, lądowe też muszą płynąć dookoła Afryki. W związku z czym uznano, że to był słaby punkt, ponieważ pomoc była iluzoryczna, a dywizje niemieckie były bardzo blisko. Pojawia się pytanie, czy w tej naszej analizie, czy Niemcy musiałyby w razie dalszych postępów wojny zająć, okupować Węgry? Odpowiedź jest prosta, musiały. Dlaczego? Dlatego, że przez Węgry prowadzą drogi komunikacyjne do Austrii i do Niemiec z Rumunii. A Rumunia jest jedynym pewnym dla III Rzeszy miejscem, gdzie można wydobywać ropę naftową. Ropę naftową można sprowadzać również ze Związku Radzieckiego, ale to zakłada, że ten sojusz ze Związkiem Radzieckim musi być stały i pewny, podpisany w Ribbentrop-Mołotow, w co politycy węgierscy, zresztą nie tylko węgierscy, tak sobie średnio wierzyli, że ten pokój się utrzyma.
Można było go sprowadzać również ropę naftową, Niemcy mogłyby sprowadzać spoza Europy, tylko że nie w warunkach wojny z Anglią i blokady morskiej kontynentu. W związku z czym Węgrzy zdawali sobie sprawę z tego, że Niemcy muszą zabezpieczyć sobie pola naftowe w Rumunii, a to oznaczało, że no, Węgry są na trasie komunikacyjnej, w związku z czym Węgry nie mogą zachować w tej wojnie neutralności. Co więcej, zachowanie przez Węgry neutralności w sytuacji, w której przez Węgry ciągnie ropa naftowa do Niemiec, mogłaby zostać nawet uznana za bycie po stronie niemieckiej, nie angażując się w tą wojnę. Także to są słabe punkty programu premiera Paletterego, który po prostu musiał przegrać tą rozgrywkę, ponieważ nie miał żadnych silnych kart w tej naszej analizie słod. Paletterego, kiedy zaczyna się, Węgry wchodzą do wojny, jak wiadomo, palną sobie w głowę, uważając, że Węgry popełniają błąd. Ale to palnięcie go w głowę i samobójcza śmierć oznaczała tak naprawdę porażkę koncepcji. Dlatego, że w naszej analizie słod strona proniemiecka, czyli frakcje węgierskie, politycy węgierscy proniemieccy, mają zdecydowanie więcej silnych kart. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli Niemcy wygrają wojnę, albo całą, albo choćby wojnę na wschodzie, a na zachodzie nastąpi jakiś pokój, status quo i tak dalej, nastąpi rewizja traktatu z Trianon i szansa na odzyskanie terytoriów utraconych w 1918-19 roku. Zawarcie sojuszu z Niemcami oznacza brak groźby agresji niemieckiej. No bo po co? Po trzecie, historycy ekonomii politycznej zwracają uwagę na olbrzymie inwestycje niemieckie w przemysł węgierski, w odróżnieniu od inwestycji głównie tą francuskich, które były bardzo niewielkie, w związku z czym Węgry w znacznym stopniu są związane gospodarczo z niemieckim przemysłem. I zresztą to jest ciekawy przykład, dlatego że póki Horthy realnie panował na Węgrzech, póty historycy gospodarki twierdzą, że Węgry nie były wyzyskiwane przez III Rzeszę ekonomicznie, tylko były traktowane jako równoprawny partner handlowy. To różniło sytuację Węgier od takich krajów jak na przykład Rumunia, które też były sojusznikami III Rzeszy i ich handel z Niemcami był mocno deficytowy, mówiąc delikatnie, był to po prostu wyzysk. Czy Bułgaria również podobnie, Węgry jako jedyne stawiały opór. Niemcy między innymi inwestowali w przemysł lotniczy i produkcję samolotów na Węgrzech. Następnie no, sojusz ze Związkiem Radzieckim, jak wspomniałem, odpada z powodu Belikuna i Węgierskiej Republiki Rad z 1919 roku. Poza tym Węgry czują się zagrożone przez Związek Radziecki, dlatego że w wyniku zmian terytorialnych w okresie międzywojennym zaczynają graniczyć ze Związkiem Radzieckim, a nie miały tej wspólnej granicy w roku jeszcze 1938. Jak graniczą? A mianowicie przejmując Ruś Zakarpacką, przyłączając do Węgier, zaczęły graniczyć w ten sposób z Polską. A ponieważ ziemie wschodnie Polski w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow po 17 września 1939 roku trafiły do Związku Radzieckiego, Węgry najpierw zaczęły nagle mieć granice ze Związkiem Radzieckim i zaczęły oskarżać, nie wiem na ile słusznie, na ile nie, bo nie siedzę aż tak mocno w źródłach węgierskich. W każdym razie zaczęły oskarżać Związek Radziecki o przerzucanie agentów do ludności rusińskiej z terytoriów Związku Radzieckiego. Myślę, że jest to dość prawdopodobne, ale jak mówię, nie siedzę w dokumentach, więc to tylko odnotowuję, że strona węgierska wspomina o tym momencie. Po drugie, Węgry czują się również zagrożone przez Związek Radziecki, bo on się jeszcze zbliżył, ale już nie graniczył, ale zbliżył z drugiej strony. Mianowicie w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow Związek Radziecki wymusił na Rumunii zrzeczenie się Bezarabii, czyli byśmy powiedzieli wschodniej Mołdawii. W związku z czym ta armia radziecka znajdowała się w stosunku do Węgier w wyniku tych zmian terytorialnych tuż. Przystąpienie w takiej sytuacji do sojuszu militarnego z III Rzeszą wydawało się jak najbardziej racjonalne. No i wreszcie chyba argument podstawowy frakcji proniemieckiej.
jak sobie spojrzymy na tych sąsiadów, którzy się podzielili w 1918-19 roku ziemiami węgierskimi, to nie tylko tymi historycznymi korony świętego Stefana, ale również tymi etnicznie węgierskimi, to sobie musimy wyliczyć te kraje. Austria, Czechosłowacja, Rumunia, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli już dla ułatwienia Jugosławia, bo to od 1929 roku zmiana nazwy. Mianowicie trzy z tych czterech krajów, czyli Czechosłowacja, Rumunia i Jugosławia, stanowią tak zwaną Małą Entente. Mała Entente jest to sojusz polityczno-militarny pod egidą Francji, państw, które stanowią coś w rodzaju, nazwijmy to, małego świętego przymierza na Bałkanach, aby Węgry nie powiększyły swoich terytoriów kosztem tych trzech państw, Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii, b, żeby na Węgrzech, a przy okazji w Austrii, nie doszło do restauracji Habsburgów. Także odpowiedź jest prosta. Co zrobić, żeby Mała Entente przestała istnieć? Ona co prawda w latach 30. doszło do jej dużej dezintegracji, ale gdyby Węgry zaczęły próbować od swoje terytoria dochodzić, to wiadomo, że natychmiast doszłoby do reintegracji Małej Entente. W każdym razie zwierzchnikiem, protektorem Małej Entente była Francja. Dlatego, że system sojuszy francuskich w Europie Środkowo-Wschodniej opierał się z jednej strony na Polsce, z drugiej strony na Małej Entente, aczkolwiek Polska nie była członkiem Małej Entente, bo była skłócona z Czechosłowacją, no i też nie miała żadnych z Węgrami zatargów, więc nie mieliśmy powodu być członkiem Małej Entente. Czyli Węgry zainteresowane są rozbiciem Francji. A jeżeli ma być Francja rozbita, to przez kogo? Tylko przez Trzecią Rzeszę. I to jest moim zdaniem argument decydujący o tym, że w 1941 roku Węgry decydują się na przepuszczenie wojsk Wehrmachtu, które uderzają na Jugosławię. No, rozpoczyna się w związku z czym wojna. Formalnie Węgry wchodzą do wojny 22 czerwca 1941 roku, wypowiadając wojnę Związkowi Radzieckiemu razem z III Rzeszą. Zaraz potem wojnę Węgrom wypowiada Wielka Brytania. I w takiej sytuacji Węgry znajdują się na, bym powiedział, na full wojnie. Oczywiście z Wielką Brytanią bardziej w teorii, no bo nie mają ani granicy morskiej, ani floty, ani niczego. Ale mają admirała. Ale mają admirała, tak. W każdym razie, i czy Węgry w takiej sytuacji zawiodły się, czy nie zawiodły się na sojuszu z Hitlerem? Nie zawiodły się. Po pierwsze, dokonały próby... Adamie, czy w 5 minut się wyrobisz? Dobrze. Bo mniej więcej, żeby... Już mamy małe opóźnienie, ale dobrze, tak, żeby porówno, dobra, to tak. Mniej więcej dobrze. 5 minut. Nie będę w takiej sytuacji omawiał całych działań wojennych, omówię tylko zmiany terytorialne, co Węgry zyskały na sojuszu z Niemcami. Węgry przy rozbiorze Czechosłowacji w Monachium miały nadzieję na włączenie Rusi Zakarpackiej i całej Słowacji. To się nie stało, ponieważ politycy słowaccy, szczególnie ci religijni, księża, szybko zorganizowali państwo słowackie i poszli po patronat do Berlina, który uzyskali dla państwa słowackiego. W związku z czym włączenie państwa słowackiego nie wchodziło w grę, Węgrzy próbowali je przyłączyć siłą. To się nie udało, bo Czechosłowacja miała bardzo silną armię, dobrze wyposażoną, i sporo tego uzbrojenia zostało na Słowacji, dlatego armia węgierska, tak bym powiedział, bez wielkich walk, tracąc chyba 20 żołnierzy, napotykając opór, a przede wszystkim się okazało, że Słowacy posiadają przewagę w powietrzu i w siłach pancernych. W związku z czym Niemcy poprosiły o arbitraż Berlin, i to jest tak zwany pierwszy arbitraż wiedeński, w wyniku której tereny etnicznie węgierskie Słowacji zostały przyłączone do Węgier, czyli południowa Słowacja razem z Preszburgiem, czyli Bratysławą, oraz przyłączona została cała Ukraina Zakarpacka, w związku z czym Węgrzy uzyskali wspólną granicę ze Związkiem Radzieckim. Także pierwszy sukces w rewizji Traktatu Wersalskiego. Po drugie, za przepuszczenie Wehrmachtu przez Jugosławię w 1941 roku Węgry dostały Banat, o który się spierały, tam gdzie z mniejszością węgierską, a również
z tymi obszarami, które są zamieszkały w większości przez Serbów, a także drobne korekty graniczne z powstającym państwem chorwackim. Bardzo drobne, na mapie można znaleźć takie punkciki, że zostały przyłączone do Węgier, tam były chyba ze 2 czy 3 takie miasteczka, których nazw nie pamiętam, pewnie nawet jakbym gdzieś znalazł, jakie były, to i tak by nikt nie zapamiętał. Po trzecie, mamy drugi arbitraż wiedeński, to znaczy Węgry odzyskały swoje 2,5 miliona Węgrów i Szeklerów mieszkających w Rumunii w Siedmiogrodzie. Czyli tylko, że aby nie była to taka enklawa w Rumunii, połączono ten Siedmiokrót z Węgrami takim wąskim paskiem ziem etnicznie zamieszkałych przez Rumunów. I można powiedzieć, że w tym momencie Węgry mniej więcej podwajają swoje terytorium. Mówię mniej więcej, ponieważ nie udało mi się znaleźć w literaturze, jaką Węgry w sumie posiadały w tym momencie obszar. I poza Burgenlandem, tym z Austrią, Austria została w wyniku Anschlussu, jak wiadomo, włączona do III Rzeszy, odzyskały wszystkie tereny etnicznie węgierskie. No potem stało się tak, jak się stało, to znaczy Związek Radziecki wygrał wojnę, druga armia węgierska została na początku 1943 roku rozbita na Donę. Horthy próbuje negocjować z aliantami, a potem nawet ze Stalinem, przyłączenie, znaczy opuszczenie strony III Rzeszy i przerzucenie się na stronę koalicji antyhitlerowskiej, co jak się wiadomo nie udało. Horthy zostaje internowany, a Węgry zostają okupowane przez Niemcy, rozpoczyna się wywóz Żydów, wtedy Holokaust i tak dalej, a premierem zostaje Ferenc Sallas i to się kończy okupacją radziecką. I teraz chciałbym zwrócić Państwu na samo zakończenie dwie sprawy. Toż zakończenie, podsumowanie. Bardzo dobrze. Po pierwsze, czy Węgry zrobiły czyn racjonalny, włączając się po stronie niemieckiej w II wojnę światową? Ja powiem tak, zastanówmy się, co by się stało z Węgrami. Znaczy tak, gdyby Niemcy wygrały wojnę, to jest oczywiste, że zrobiły racjonalnie. Niemcy przegrały wojnę. Co by się stało z Węgrami, gdyby nie zdecydowały się na sojusz z Niemcami? To byłyby wcześniej okupowane przez III Rzeszę, w związku z czym byłyby w 1944 roku zajęte, wyzwolone, czy jak to woli, jakie słowo, czy reokupowane z kolei przez Armię Czerwoną. Jakby się zmieniły granice Węgier? Nijak. Miałyby te same. Jedyna różnica jest taka, że w wyniku zajęcia przez Armię Czerwoną no, zmienił się rząd na komunistyczny. Ale Węgry właściwie, można powiedzieć, jakby nie zagrały w II wojnie światowej, tak samo by musiały wyjść. A tutaj zagrały po stronie niemieckiej, licząc słusznie, bo Hitler był hojny w stosunku do Węgrów, że jeżeli Niemcy II wojnę światową wygrają, to osiągną z tego powodu znaczące korzyści. W ten sposób był to krok racjonalny. A teraz druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to sytuacja Węgier w aspekcie pewnej dyskusji, która też się toczy w Polsce. A mianowicie, czy można było wejść do wojny po stronie III Rzeszy, wybrać się na wojnę ze Związkiem Radzieckim razem z III Rzeszą, a potem dokonać odwrócenia sojuszy i z tego sojuszu wyjść. Jest taka teza w polskiej historiografii Zychowicza na przykład. Przykład węgierski pokazuje, że nie. Dlaczego? Węgry weszły w sojusz z III Rzeszą, próbowały z niego wyjść, nie udało się i było okupowane. Dlaczego się nie udało? Odpowiedź jest banalnie prosta. Są dwa państwa w Europie, które były sojusznikami III Rzeszy i którym się miały szansę wyjścia z tego. A mianowicie jest to Finlandia i Bułgaria. Finlandii, jak wiadomo, się jakoś tam udało. Bułgarii nie, chociaż nie weszła w wojnę w Związku Radzieckim, ale Józef Wissarionowicz postanowił przy okazji w cudzysłowie wyzwolić, prawda? I została zajęta. Ale jest pytanie, dlaczego w takiej sytuacji taka Bułgaria miała szansę, a Finlandia ją wykorzystała, a Węgry nie miały tej szansy? Odpowiedź jest banalnie prosta. Dlatego, że przez taką Finlandię, której się w miarę udało, nie przechodziły linie komunikacyjne między Niemcami a frontem wschodnim. Przez Węgry, a również przez Polskę, przechodziły linie komunikacyjne i państwo znajdujące się na liniach komunikacyjnych nie było w stanie zmienić sojuszników, szczególnie, że Wehrmacht już był na ich terenie, choćby po to, żeby nadzorować tą komunikację całą. Także tak na tym się kończy. A Bułgaria? Bułgaria nie, to Józef Wissarionowicz wyzwolił. Ale od kogo ich wyzwolił?
Znaczy, Bułgaria popełniła ten błąd, że przystąpiła do wojny, wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym, Anglii, aha, Francji i tak dalej. W związku z czym Józef Wissarionowicz uznał, że jest sojusznikiem tych krajów, prawda? I no to jako sojusznik, prawda, wyzwoli Bułgarię, prawda? Od jej rządu. Od jej cara, tak. Od jej cara. Od jej rządów, tak. Także to są. Od Rady Regencyjnej, tak, tak. No to tak. W każdym razie taka jest różnica pomiędzy Węgrami i Polską. Jak mówię, o ile poglądy tutaj będącego jednym z, bo jestem autorów jednego z drugiego tomu Studnickiego, moim zdaniem geopolityczne na sojusz z Niemcami były nietrafne, o tyle poglądy węgierskie na sojusz z Niemcami moim zdaniem nie tylko były trafne, ale Węgry nie posiadały po prostu racjonalnej alternatywy politycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Można pytanie jeszcze zadać? Tak. Mam taką wątpliwość co do tej daty, którą pan przedstawił, przystąpienia Węgier do wojny. Nie, tak, tak, tak. 27 po incydencie Koszyckim. Tak, to się przejęzyczyłem w czasie tego, tak. Jak już powiedziałem, to sobie przypomniałem, ale już pomyślałem, że nie będę wracał.